Hej kochani, dziś przychodzę do Was z open boxem i będzie też dla Was rozdanie. Mam tutaj przepiękną, ogromną paczkę ze sklepu hania.com.pl. Jeżeli nie wiecie jeszcze kim Hania jest, to już Wam mówię. W ogóle przepięknie zapakowana paczka, już mi się podoba ta różowa folia. Hania jest blogerką, która postanowiła rozkręcić swój biznes, swój własny sklep i prowadzi sklep z kosmetykami, takimi po części azjatyckimi. Po części są to marki polskie, takie mniej znane, ale na przykład bardziej naturalne. Wprowadza też fajne kosmetyki z zagranicy, do makijażu na przykład. Także ma tych marek coraz więcej i ja bardzo mocno za Hanię trzymam kciuki tak naprawdę od początku. Słuchajcie, muszę to wszystko zdjąć. I teraz będziemy sobie zrobić ten unboxing. Hania jest znana z tego, że pięknie pakuje swoje paczki i zawsze pisze takie fajne liściki do klientów. No. Ja też osobiście robię zakupy w sklepie Hani, co jakiś czas Wam wrzucam, że sobie różne rzeczy kupuję. Kupowałam na przykład rzeczy tart, jak no wiecie, u nas są ciężko dostępne, to tam można robić zamówienia. Ostatnio pojawiły się też Kat Von D. Zresztą wszystkie linki znajdziecie na dole i zostańcie do końca, bo będę mieć dla Was fajne rozdanie. Ok, pierwsze opakowanie. Chyba pierwsze pierwsze, które powinno być. Tutaj mam tą paczkę, nie wiem jak tutaj Wam pokazywać. Mam tutaj liścik i najpierw, słuchajcie, zajmę się liścikiem. Tak pięknie te liściki wyglądają. Kochana Karolino, mam nadzieję, że przesłane przeze mnie kosmetyki sprawdzą się u Ciebie rewelacyjnie, a świece umilą Ci jesienne wieczory. Pozdrawiam, Hania. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Liścik jest, teraz przechodzimy do zawartości. W środku wygląda to tak i wyciągam po kolei, co ja tutaj mam. Przede wszystkim pierwsza rzecz, maska do włosów suchych i zniszczonych O'Herbal. Nie znam tej marki, pierwsze słyszę tak naprawdę o marce O'Herbal. To jest O'Herbal, chyba polska, dokładnie polska marka, zrobione w Polsce. Moje włosy wprawdzie są normalne, ale końcówki są zwykle przesuszone, więc fajnie, że to jest maska do włosów suchych. I zapach jest bardzo przyjemny. Powiedziałabym, że rumiankowy, tak czuję delikatnie zapach rumianku, chociaż tutaj jest ekstrakt z lnu. Dalej mam tu świeczkę. I jeżeli chodzi o sklep Hani, to dostaniecie tam naprawdę fajne świeczki robione tylko do jej sklepu. Naprawdę mocno pachnące, właśnie ostatnio testowałam. I świeczki wyglądają tak, to jest marka Zia, chyba tak się czyta, zia.pl. Robione we Wrocławiu. I świeczki długo się palą. Fajnie pachną. Tutaj mam zapach fresh cotton. Ja bardzo lubię zapach prania. Wtedy czuję, że w domu jest taki, wiecie, tak bardziej świeżo. Tak jakby ktoś posprzątał. Świeczki wyglądają tak, boże, jaki jest mocny ten zapach. Ja mam już jedną taką świeczkę i tak mocno pachnie. Ostatnio Wam rzucam na Insta Snapie. I ta naprawdę intensywnie pachnie. Dosłownie zapach świeżego prania. Ślicznie pachnie. W środku mamy też drewienko, dzięki czemu ta świeczka bardziej tak stryka, tak jakbyśmy palili dosłownie w kominku. Bardzo serdecznie Wam polecam te świece. Słyszałam, że mają bardzo wysokie stężenia olejków i faktycznie się to zgadza. I na każdej świece macie napisane hania.com.pl. Bo są robione właśnie specjalnie do sklepu. Ok, super. Lecimy dalej, bo mam tutaj tego sporo. Kolejna świeczka nazywa się Apple Pie, czyli ciasto jabłkowe. Jak to pachnie. Wow. Tu mam jeszcze ulotkę właśnie z tych świeczek. Są to naturalne świece. Świece są ręcznie robione. Naturalne świece zapachowe. Super. Są robione w małych seriach z najwyższej jakości surowców, naturalnych surowców pozyskiwanych z kontrolowanych upraw ekologicznych oraz lokalnych gospodarstw pszczelarskich. W ofercie znajdują się też naturalne świece sojowe. Ekstra. I ta świeczka. Wow, jaki zapach. To jest właśnie ten apple pie. Dla mnie to pachnie troszeczkę takim, to jest takie świeże jabłko z cynamonem. Bardzo świeży zapach, trochę nawet taki przeszywający, lekko miętowy. Piękny zapach. Oba mi się podobają. Kolejna rzecz to liner, który kiedyś dawno temu miałam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak otwierałam taką paczkę z koreańskimi kosmetykami, którą dostałam kiedyś od dziewczyn z Korei, dawno, dawno temu. Nie wiem, czy one już chyba nie prowadzą tego sklepu. To jest liner z Tony Moly. Liner w żelu. Ja teraz używam Bobbi Brown, mam też liner z Maca i z Inglota. Zobaczymy, jak ten się sprawdzi. Wiem, że też można dostać takie z pędzelkiem. Mam numer 01 czarny. Kolejna rzecz jest właśnie marki Tarte i to jest paleta. Nazywa się Showstopper i to jest dość znana firma w Stanach, bo jest bez parabenów, mineralnych olejów, glutenu i mnóstwa innych sztucznych rzeczy. Takie piękne opakowania.
Wydaje mi się, że są to kosmetyki wegańskie, tak mi się wydaje. I wszystkie są robione z glinką amazońską. Paleta Showstopper wygląda tak. W środku mamy róż. Taki bardziej koralowy. I bardzo naturalne odcienie. Tutaj mamy bronzer, tu mamy rozświetlacz. Kolory są śliczne, takie dzienne. O, wow, jak się świeci. W ogóle chcę Wam zrobić osobny film o kosmetykach Tarte, bo właśnie od Hani sobie kilka kupiłam jakiś czas temu. Kupiłam sobie na przykład ten znany podkład, taki niby zdrowy. Kupiłam też jeden taki pędzel gruby. I ten taki liner, który jest w formie błyszczyka. To wszystko Wam przetestuję razem z tą paletą. Teraz już mam komplet, więc dziękuję Haniu też za Tarte. I tak jak mówiłam, w jej sklepie dostaniecie właśnie kosmetyki zarówno marki Tarte, jak i Kat Von D. To też jest nowość. Sobie więcej o tej palecie poczytam później. No, tutaj są właśnie edytoriale, jak z dnia przejść na wieczorny makijaż. Dobra, lecimy dalej. Dalej mam pojemnik, o który Hanie prosiłam. To jest pojemnik z Tony Moly na zmywacz do paznokci, na aceton. Taki po prostu pusty, można sobie u niej zamówić. To mi się bardzo przyda właśnie do acetonu, bo zawsze mam takie duże pojemności. Czy cleanera, czy acetonu. O, i tutaj mam cukrowy peeling do ciała z olejem z pestek Morelli. Energia, mandarynka i pomarańcza. Uwielbiam takie kosmetyki. Marka to jest Yossi, marka z Krakowa. Ojejku, jak to pachnie. Ojej, pięknie to pachnie. Jak pomarańczowe delicje. Cudnie, zabieram dzisiaj pod prysznic. Super, tego się bardzo cieszę i duże, ciężkie opakowanie. Muszę przyspieszyć trochę, bo zaraz mi tutaj miejsce na karcie się skończa. Ja tutaj robię open box, ale lubię z Wami otwierać. Kolejna rzecz to jest glinka zielona z Mokosz Cosmetics. Maska na twarz i ciało. Uwielbiam maski, jak wiecie, ostatnio robiłam Wam test kilku masek. Będę robić różne. Jeżeli chcecie, zrobię też test tej maski. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda, jak pachnie. Aha, jest to sama glinka, którą sobie trzeba samemu rozrobić. Dobrze, zrobimy sobie test na żywo w takim razie. Firma jest z Łomianek. A nie, z Łomianek Dolnych. Myślałam, że z Łomianek pod Warszawą. Nie wiem, czy z Łomianek pod Warszawą. Nieważne. Dziękuję bardzo. Takie coś to mi starczy na długi, długi czas. O, już widzę, co to jest. To też chciałam, już jakiś czas temu mama mi kazała kupić. To jest serum dla cery z problemami trądzikowymi, z krwawnikiem i olejem tamanu. I to jest też marka Yossi i już wiele osób mi polecało właśnie olej tamanu jako ten świetny, taki działający mocno antybakteryjnie. Więc cieszę się, że trafił do mnie. I ma taki fajny, taki ziołowy zapach. Także serum do cery trądzikowej, też z tej krakowskiej firmy. Fajnie, bardzo się cieszę. Przyspieszam troszkę. Kolejna rzecz, nie wiem co to jest. To jest olej z pestek malin kosmetyczny, masaż, kąpiel, pielęgnacja, czyli taki wielofunkcyjny olej w dużym opakowaniu. Ja firmę Mokosz znam z jakichś pudełek subskrypcyjnych, które miałam. Nie ma mocnego zapachu, myślałam, że będzie pachnieć malinkami, ale nie ma zapachu. Ma taki trochę oleisty zapach. Fajnie, ja bardzo lubię oleje w ogóle do ciała. Nawet bardziej niż jakieś balsamy. Dalej mam tutaj próbki z Jope, ale na pewno tu zaraz Jope coś znajdę, tego jestem pewna. I mam tu jeszcze kilka innych próbek. Balsam do rąk Jope. Mam też peeling Smooth Egg Skin z Holika Holika Peeling Foam, czyli peelingująca piana. I mam, słuchajcie, tak, blaszkę do paznokci. Bardzo, bardzo chciałam te blaszki właśnie do zdobienia. Mam tu blaszkę z czachą, chociaż ta czacha jest ogromna. Myślałam, że będą mniejsze te wzorki. One są duże. Będę kombinować, słuchajcie, na paznokcie. Może nawet dziś porobię jakieś wzorki, bo dziś będę robiła pazury. Dziękuję bardzo. I mam też winyle do paznokci. U Hani też znajdziecie winyle. Na pewno wiecie na Instagramie, jak dziewczyny robią te wszystkie wzory i na winylach właśnie nakładają winyl, przyklejają do pomalowanego paznokcia. Później maluję jakimś lakierem, ściągają winyl i zostaje Wam wzorek. I właśnie tutaj jest też to. Będę próbować. Jestem ciekawa, czy to w ogóle z hybrydami się uda. I mam jeszcze ulotki z O'Herbal, czyli tej marki od maski. Ok, idziemy do drugiego pudełka. Póki co jest bardzo ciekawie. Ok, wow! I to było to. To był ten cały ciężar, że tak powiem. Pierwsza rzecz to jest kolejna rzecz z Mokosz. Kolejna maska, podejrzewam. I te maski, glinki mi starczą na długi, długi czas. I tutaj mam już glinkę czerwoną. Można ją też używać na ciało. Faktycznie jest mocno czerwona. To też będziemy musieli sobie zrobić test na żywo. Jak ona działa, muszę też poczytać o właściwościach glinek, która jest do czego. I teraz Jope. I zostańcie ze mną do końca, bo tak jak mówiłam, będzie rozdanie z Jope. To jest fajna polska marka. Na pewno już słyszeliście, na pewno widzieliście. Olfaktoria też o tej marce mówiła.
To jest w ogóle hit. To jest hit, ponieważ są to prawie w całości naturalne kosmetyki. Tutaj na przykład jest naturalny balsam do rąk i ciała, 97% składników pochodzenia naturalnego. Duża porcja olejów roślinnych z oliwek kokosowych, makadamia. I tu jest zapach figa. Balsam nie zawiera olejów mineralnych, parabenów, pegów, silikonów, sztucznych barwników. Bardzo fajne, bardzo fajna marka. Też polska. Z Warszawy w ogóle chyba. Zapach jest obłędny. Oja, figa. O kurczę, jestem na tak. Verbena to wydaje mi się jest jeden z ulubionych zapachów Olfactory, zaraz sobie powącham. Ale jestem za figą chyba. Też fajne. Ten jest taki bardziej orzeźwiający ten zapach. Taki bardziej właśnie kojarzy się z czymś zielonym. Ten natomiast jest bardziej słodki. Także jeżeli lubicie słodkie zapachy, wybierzcie figę. To mam szałwie, zielony kawior, naturalne mydło w płynie. 92% zawartych składników pochodzenia naturalnego oraz o niskim stopniu przetworzenia. Znowu formułą. Tak wygląda. Zapach to szałwia. Jeszcze inny zapach. Znowu jest to zapach taki bardzo zielarski, można powiedzieć. Fajny, świeży. Trochę tego mam. Imbir, drzewo sandałowe. To są oczywiście i mydła do rąk, można też używać do ciała. 500 ml i one też mają bardzo dobre ceny. Imbir, ale nie jest to ostry zapach. Myślałam, że będzie taki ostry, drażniący, ale nie, jest dosyć delikatny. Fajny taki, taki delikatny zapach, fajny. Bardzo mi się podobają. Moim ulubionym zapachem jest zdecydowanie jednak figa. Szałwia i werbena są bardziej zielone. Jeszcze mam tu coś z Jope. Herbata, mięta, naturalne mydło w płynie. Zobaczymy, czy pachnie zieloną herbatą. O rety! Pachnie jak herbata. Piękny zapach. Piękny. Jeżeli lubicie bubble tea, jeżeli lubicie zapach zielonej herbaty, zapach dla Was. Cudny. Cudny zapach. Herbata i mięta. I mam tu coś jeszcze. Wanilia, cynamon, naturalny balsam do rąk i ciała. Tutaj też są właśnie takie bardziej słodkie zapachy. Wow! Ten zapach jest też fajny. Bardzo fajny zapach. Bardzo fajny taki... No waniliowy, mocno waniliowy, jak lody waniliowe pachnie. Piękne zapachy. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj się skupiliśmy na mydłach. Mam też Soap and Glory Body Wash. Tego jeszcze nie miałam. Nazywa się Foam Call. Ja już miałam różne zapachy. Tego jeszcze nie wąchałam, nie miałam, więc wącham teraz i ocenię. Zobaczymy, czy jest fajne. Bardzo fajny zapach. Bardzo orzeźwiający. Nie jest cytrusowy, jest taki bardziej kwiatowy, orzeźwiający, jeżeli mogłabym go tak nazwać. Lubię te produkty i często były w moich ulubieńcach. Długo się je zużywa. Na stronie Uchani znajdziecie też kosmetyki z Rituals. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, a nie wiecie skąd zamówić, to Wam polecam. Znajdziecie całe zestawy, też pojedyncze kosmetyki. Ja już Uchani zamawiałam różne kosmetyki. Jak nie kupuję w Holandii, to właśnie Uchani. Jeszcze jedna glinka z Mokosz, to jest glinka biała. Już nie będę otwierać, mam trzy glinki, czyli taki zestaw, jak chcecie, nagram Wam teścik tych trzech glinek. Poczytam sobie, która jest do czego. Dalej mam kosmetyk z Green Pharmacy, który znam. Jest to pianka do higieny intymnej. Bardzo dobrze mi się sprawdza ten kosmetyk. Tutaj mam akurat lawendę, alantoina, pantenol, szałwia i lawenda. Super. Ładny taki ziołowy zapach. Wcześniej miałam herbatę, też było fajne. 100% olejek z drzewa herbacianego. Miałam kiedyś olejek z drzewa herbacianego, jak, jeżeli pamiętacie. Bardzo lubię ten kosmetyk właśnie do pielęgnacji cery trądzikowej. Smaruję sobie właśnie czasem zmianę. On jest bardzo silny, można go mieszać z jakimś serum, z jakimś Waszym kremem. Można też dodawać do kąpieli. Ma taki charakterystyczny zapach. Charakterystyczny, taki silnie miętowy, miętowo-pieprzowy zapach, bym powiedziała. Dobrze znany. I co tu jeszcze? Tutaj mam chyba coś... Zobaczcie, co tu znalazłam. Czekoladowa fantazja, muffinka do kąpieli. Handmade, 100% naturalne, sweet buff, ale będzie mi szkoda użyć. Też zrobione w Polsce, w Katowicach. Śliczne. To już wiecie co, tak pod kątem bardziej prezentów mikołajkowych, to Wam takie rzeczy polecam. I w ogóle jak tutaj otwieram tą paczkę, to uważam, że to będzie świetne, będą tu świetne pomysły na prezenty właśnie mikołajkowe, czy pod choinkę, takie zestawy. Na przykład Jope, moim zdaniem rewelacja, czy jakieś inne kosmetyki, maseczki, świece, to będą świetne pomysły już na święta. Pomyślcie o tym wcześniej i zamawiajcie, bo jak zacznie się ten pęd świąteczny, to będzie ciężko dostać te rzeczy. Pudło było pięknie zapakowane. Haniu, dziękuję Ci serdecznie za tę przesyłkę. I teraz wraz ze sklepem Hani chciałabym Wam zrobić rozdanie, żebyście Wy też skorzystali coś z tej mojej paczki. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że coś tu fajnego podpatrzyliście. Oczywiście u Hani dostaniecie mnóstwo tych takich maseczek w płacie, holika, holika,
no zajrzyjcie na stronę, idźcie po prostu i zobaczcie, jaki ma asortyment i polecam Wam serdecznie te kosmetyki Iope. No pięknie pachną, naprawdę piękne zapachy. I to i tak nie jest wszystko to, co pokazałam, a jeszcze są przecież płyny do sprzątania z Iope. Zobaczcie sobie, bo naprawdę fajne mają rzeczy. Jeżeli chodzi o rozdanie, to mam dla Was 3 zestawy po 2 kosmetyki. Mydło kuchenne mineralne i mydło verbena. Także naprawdę fajne zestawy kosmetyków. Może będziecie chcieli skorzystać sobie i też wypróbować sobie te mydła. A co należy zrobić, żeby wygrać, to polubcie sklep Hani na Instagramie. Zostawiam Wam link w opisie. Warto ją śledzić, bo zawsze wrzuca jakieś nowości kosmetyczne, rzeczy, które się pojawiają u niej w sklepie. A także wejdźcie w dowolny link, który Wam tutaj zamieszczam na dole. Kliknijcie w dowolny link. Szukajcie na stronie Hani takiego produktu najciekawszego, który chcielibyście, żebym przetestowała. A ja postaram się w kolejnych filmach przetestować. Napiszcie, dlaczego ten produkt akurat mam przetestować, zamówić sobie. No i 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzę zestawem mydeł Iope. Także bierzcie udział. Dziękuję Ci, Haniu, jeszcze raz za tą piękną paczkę. Na pewno będę od Hani jeszcze nieraz kupować i czekajcie też na test kosmetyków Tarte, bo na pewno się na moim kanale pojawi. Dobra, kochani, ja już uciekam. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie takie open boxy i widzimy się w kolejnym filmie.